Stowarzyszenie Fashion Revolution Polska przy wsparciu finansowym Funduszu Wyszehradzkiego i współpracy merytorycznej oddziałów Fashion Revolution z Czech, Słowacji i Węgier przygotowało badanie nawyków konsumentów mody ze wszystkich czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Dane te są niezmiernie interesujące zarówno dla marek, dla wszystkich firm z branży odzieżowej, dla aktywistów, ale także dla decydentów. Według respondentów naszego badania mamy wyraźną gotowość do kupowania odzieży z materiałów z recyklingu. Rzecz, która jeszcze kilka lat temu wydawała się nie do pomyślenia, w tym momencie 15% ankietowanych już aktywnie w ciągu ostatniego roku szukało i chciało kupić odzież z materiałów recyklingowanych. To nie wydaje się dużo, ale to jest prawie tak samo dużo jak w przypadku odzieży z drugiej ręki, gdzie dotyczyło to 23% respondentów i zdecydowanie więcej niż odzieży z certyfikatami Fairtrade, gdzie to było tylko 9%. Więc 15% na tych naszych czterech rynkach to jest spory wzrost i rzecz warta uwagi. Jeśli chodzi o marki i firmy z branży modowej, które chciałyby dowiedzieć się czegoś w skrócie na temat wyników tego badania, to możemy chyba podsumować, że klienci są gotowi na więcej. Przede wszystkim klienci oczekują coraz częściej, by marki odbierały zużytą, niechcianą już odzież i poddawały ją recyklingowi. Ale klienci chcieliby również wiedzieć, co marki robią z niesprzedaną odzieżą. Coś, co do tej pory w ogóle nie pojawiało się w komunikacji marek, jest oczekiwaniem około 40% respondentów. Jeżeli chodzi o podejście do obiegu wtórnego w krajach Grupy Wyszehradzkiej, to tak naprawdę największym zainteresowaniem cieszy się odzież z drugiego obiegu pod kątem możliwości zakupu ich oraz sprzedania na różnych platformach sprzedażowych. Tutaj tak naprawdę prawie połowa respondentów deklaruje nam, że jest zainteresowana tego typu odzieżą. Prawie 33% deklaruje, że nosi taką odzież na co dzień. Co więcej, jeżeli nie decydujemy się na odsprzedaż czy zakup odzieży z drugiego obiegu, to jednak szkoda nam jest wyrzucić ubrania, które już posiadamy i bardzo chętnie, jeżeli ich nie sprzedajemy, to tak naprawdę oddajemy je innym osobom. Zdecydowanie nie chcemy wyrzucać ubrań i tak naprawdę gdyby była taka możliwość, to aż 34% respondentów deklaruje, że jeżeli marka umożliwiłaby zebranie odzieży w sklepie, to taki konsument bardzo chętnie swoje ubrania by do tego sklepu przyniósł. Natomiast jeszcze jest inna grupa, mianowicie 18% respondentów, która rzeczywiście również bardzo chętnie oddałaby takie ubrania do sklepu. Tym niemniej głównym czynnikiem, który sprzyja takiej decyzji, jest otrzymanie zniżki na przyszłe zakupy.